Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Przemek Rosół, kierownik zespołu energetyki odnawialnej w Orlen. Dzień dobry. Panie Przemku, na terenie zakładu produkcyjnego Orlenu powstała taka duża farma fotowoltaiczna. Skąd w ogóle ten pomysł? Pomysł zrodził się z takich działań, gdzie staramy się wykorzystywać nasze nieruchomości własne, te, które już dzisiaj nie będą rozbudowywane o instalacje wiodące, po to, aby takie nieruchomości można było zabudować instalacjami fotowoltaicznymi. Innymi słowy, tam, gdzie już nie rozbudujemy zakładu produkcyjnego, terminala paliw, tam wykorzystujemy te nasze wolne przestrzenie po to, żeby zabudować fotowoltaikę. Czyli to było na terenie nieużytkowane. Tak, nieużytkowane i to taki naturalny pomysł, żeby... Jaką przestrzeń zajmuje ta farma? To duży obszar, bo w sumie to jest około 10 hektarów, a sama instalacja to jest 4,8 MW. I można określić, z ilu modułów, takich elementów? Tak, zabudowaliśmy 8700 modułów, 32 inwertery, 3 stacje transformatorowe, także to już jest duża instalacja. A jaką moc wytwarza? 4,8 MW zainstalowane i to średnio rocznie będziemy mogli wyprodukować 5 GWh czystej, zielonej energii elektrycznej. I kto z tej energii będzie korzystał? No przede wszystkim zakład produkcyjny. Tu rozpoczynamy proces dekarbonizacji, czyli proces, w którym wykorzystujemy zieloną energię elektryczną wytworzoną z farmy fotowoltaicznej na potrzeby instalacji produkcyjnych. Tak, aby te instalacje produkcyjne korzystały właśnie z tej zielonej energii i ograniczały CO2, ślad węglowy, no i stawały się bardziej zielone. Jak to jest z taką farmą? Ona już do końca świata będzie funkcjonowała, czy ma jakiś okres eksploatacji? Nie, żywotność tego typu instalacji przewidywany jest na okres 25 lat. To oczywiście też wszystko w zależności jest od warunków, gdzie one są posadowione, jak wygląda sama eksploatacja, czy po prostu dbamy o tę instalację, robimy na bieżąco przeglądy. Natomiast średnio, rynkowo to 25 lat. A kto na bieżąco będzie nadzorował tę farmę fotowoltaiczną, bo to jest troszeczkę inny profil działalności niż w zakładzie produkcyjnym? Tak, to oczywiście jest inny profil, to inny zakres. Natomiast instalacje fotowoltaiczne co do zasady nie są uciążliwe, jeśli chodzi o eksploatację, nadzór. To jest dużo łatwiejsze, mniej skomplikowane i mniej czasochłonne. Tu będziemy posiłkowali się naszymi specjalistami z spółki, z Orlen Serwisu. Wspierać nas będą też koledzy z bloku gazowo-parowego, także tutaj wewnętrznymi siłami, wewnętrznymi możliwościami będziemy się posługiwali. I jeżeli chodzi o serwisowanie również, tak? Tak, jeśli chodzi o serwisowanie również. Mamy tutaj w tym wypadku też wydłużone okresy, jeśli chodzi o gwarancje producenckie, także jesteśmy w jakimś stopniu zabezpieczeni na przyszłość. A dlaczego w ogóle Orlen inwestuje w taką zieloną energię? Z czego to wynika? No, generalnie zmieniamy postrzeganie i staramy się, żeby Orlen był multienergetyczny, żeby też wykorzystywał tam, gdzie jest to możliwe, zieloną energię elektryczną. To nie jest, to oczywiście też jest gdzieś i PR-owo i to jest, i gdzieś cały świat idzie za tym, ale to jest przede wszystkim też wykorzystywanie tej energii, która dzisiaj jest dostępna, stosunkowo niskie nakłady i energii, która jest przede wszystkim zielona. Czy planujecie jeszcze budowę jakichś farm fotowoltaicznych tutaj w Płocku? Czy tak, to jest okazuje się, że są jeszcze wolne przestrzenie, zakład się rozbudowuje, powiększa, no i siłą rzeczy pojawiają się wolne tereny, także ruszyliśmy z kolejnym projektem, teraz mniejszej farmy 2 MW, a nie ukrywam, że zakończyliśmy też instalacje tego typu na naszych terminalach paliw. No ja widziałam takie panele fotowoltaiczne też na jednej ze stacji paliw. To też jest ten kierunek, w którym idziecie? Tak. Poza tymi dużymi instalacjami na zakładzie, na terminalach paliw,
Kończymy pierwszy cykl zabudowy 30 stacji paliw. Szykujemy, kolokwialnie mówiąc, kolejne stacje. Z uwagi na to, że każdą stację musimy poddawać analizie, sprawdzać możliwości, nośność dachu, inne aspekty zacienienia chociażby. Także sukcesywnie organizujemy takie sety stacji paliw i następnie przystępujemy już do realizacji, czyli do samej zabudowy tych mikroinstalacji, w tym wypadku mikroinstalacji. A co dają takie panele fotowoltaiczne na stacji? To jest dla was jakaś oszczędność, czy chodzi tylko właśnie o tę ekologię? Nie, to oczywiście to jedno z drugim. Natomiast poza ekologią też stacje, na tych stacjach te instalacje w około 3/4 pokrywają 3/4 zapotrzebowania stacji paliw. Tym samym my ograniczamy, poprzez tą inwestycję ograniczamy zużycie tej energii, ale przede wszystkim też ograniczamy koszty zakupu energii elektrycznej. Mhm. O panelach fotowoltaicznych mówi się zazwyczaj w kontekście właśnie albo dużych farm fotowoltaicznych, albo domów jednorodzinnych, no bo tam mamy dachy, czy też budynków użyteczności publicznej. A co jeżeli ktoś ma mieszkanie? Jest szansa na takie panele? Tak, dzisiaj te trendy z możliwością zabudowy, z zwiększoną wydajnością tych paneli, bo przede wszystkim, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, no to przestrzeń, tak, do zabudowy. Natomiast dzisiaj te panele są na tyle wydajne i ich możliwości produkcyjne są bardzo zaawansowane. W związku z tym jest możliwość, to oczywiście to w zależności od spółdzielni i zgody spółdzielni, dokonywania zabudowy na po prostu na balkonie, na możliwości tutaj posadowienia, krótko mówiąc, takiej instalacji na użytek własny. Także tak. Czyli w mieszkaniu też możemy mieć oszczędności tego typu. Zakładam, że w przeciągu najbliższego czasu takie możliwości się pojawią. Spółdzielnie pewnie będą wyrażały zgodę i indywidualni mieszkańcy dla swojego gospodarstwa domowego będą mogli instalować tego typu instalacje. A jaki jest kierunek Orlenu, jeżeli chodzi o fotowoltaikę? Czy to właśnie będziecie rozszerzać te farmy fotowoltaiczne już na wszystkich swoich terenach? Jako grupa mamy założenia, że do 2030 roku musimy osiągnąć 9 gigawatów zainstalowanej zielonej energii elektrycznej. I to się przekłada, te wyzwanie przekłada się na dzisiaj potrzeby w zakresie zarówno fotowoltaiki, jak i farm lądowych, wiatrowych, jak i morskich. Także jeśli chodzi o sumaryczne takie podejście do tego tematu, to tak jak mówię, z tych trzech źródeł musimy osiągnąć ten wynik, także stawiamy nie tylko na fotowoltaikę, ale na lądowe farmy wiatrowe, ale i na morskie farmy wiatrowe. Czyli możemy zakładać, że jednak tych paneli fotowoltaicznych też, czy też farm też przybędzie jednak, no bo to musi się jakoś zrównoważyć. Bardzo, bardzo liczymy i mamy sporo projektów na różnym stopniu zaawansowania, także prowadzimy te projekty związane z budową farm fotowoltaicznych. Bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że dla naszych widzów, czytelników i słuchaczy również. Ja dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję ślicznie. W moim studiu gościł dzisiaj Przemek Rosół, kierownik Zespołu Energetyki Odnawialnej Orlen.